Nic w polityce nie jest nieodwracalne, dopóki ludzie nie uwierzą w to, że to jest nieodwracalne. To, co złego dzieje się dzisiaj i w Europie, i na świecie, ale także w Polsce, jest na pewno odwracalne. Pod jednym warunkiem, że ludzie będą wierzyli sami w siebie, że mogą złe trendy i złe sytuacje odwrócić. Inauguracja piątej edycji Festiwalu Dyplomatycznego profesora Stefana Nelera w Białymstoku to dla nas bardzo ważny dzień. Dlatego cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Szanowni Państwo, chciałbym na naszej uroczystości powitać gościa szczególnego, honorowego, pana Donalda Tuska, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Witam wszystkich gości z zachowaniem tytułów i godności. Szanowni Państwo, festiwal powstał w 2016 roku jako konsekwencja i uzupełnienie powołania II Liceum Ogólnokształcącym innowacji pedagogicznej, która nazywa się Historia Dyplomacji Protokół Dyplomatycznych. Do tej pory odwiedziło nas wielu wspaniałych gości, dzięki czemu każda z edycji była na swój sposób wyjątkowa. Wierzę, że tak będzie również w tym roku. To wielki zaszczyt być tutaj i móc za chwilę wysłuchać wykładu człowieka, który, tak po ludzku mówiąc, odniósł największe sukcesy w dyplomacji w naszym kraju w XXI wieku. Nikt z Polaków nie był nigdy prezydentem Europy. I to, że możemy gościć pana premiera, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, obecnie przewodniczącego największej partii na świecie, Europejskiej Partii Ludowej, to dowód na to, że przemiany, które miały miejsce w naszym kraju w ciągu ostatniego 30-lecia, zostały zaakceptowane przez społeczność międzynarodową. I jesteśmy razem świadkami tej wielkiej, pięknej historii. Oczywiście nie będę przedstawiał Państwu Donalda Tuska, bo doskonale go znacie, ale nie wiem, czy każdy odbiera to w taki sam sposób. Ja odbieram Donalda Tuska od zawsze jako człowieka o wielkiej skromności. To rzadko się zdarza, żeby człowiek osiągający takie sukcesy był ciągle tak skromny. I to nie tylko na tym polu międzynarodowym, ale począwszy od rodziny, poprzez to, że jest zamiłowania biegaczem, poprzez to, że jak wchodzi do sklepu, to nie znikają ceny mięsa, bo po prostu ludzie są przyzwyczajeni, że tam zawsze jest i musieliby to zmieniać co drugi dzień praktycznie, więc to jest bez sensu. Więc dla mnie to jest przede wszystkim taki wzorzec skromności. Pozostałe oczywiście przymioty są, ale trudno byłoby ich wymienić. Ja, proszę Państwa, tutaj pewnie każdy z nas występował, czy też brał udział w jakimś koncercie. Ja, proszę Państwa, tutaj występuję jako support Donalda Tuska. I support, po pierwsze, ma być gorszy od głównego mistrza, po drugie, nie może mówić za długo, ale musi mówić na tyle długo, żeby troszkę zdenerwować słuchaczy, żeby mówili, niech już skończy, bo my chcemy zobaczyć wreszcie tą główną gwiazdę. Wykład inauguracyjny piątej edycji Festiwalu Dyplomatycznego im. Profesora Stefana Nelera w Białymstoku, który głosi przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Warto było przyjechać do Białegostoku choćby z tego powodu, że dowiedziałem się od bliskiego, serdecznego przyjaciela, że jestem wzorem skromności. Nawiązę ten komunikat też do domu, bo nie jestem pewny, czy moja żona ma Także miałem okazję prześledzić przebieg tego spotkania, ale mam nadzieję, że kiedy jej powtórzę te słowa, że jestem dobrym skromności, jak będzie trzeba, które będę dużo potwierdzić. Z przyjemnością. No to mam uznać, że tak to jest. Jestem też bardzo przyjęty, bo szczerze powiedziawszy skorzystałem z zaproszenia i nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że jakie motywacje mną kierują i moje takie najszczersze, bardzo głębokie sympatie do Białego Stoku są pierwszymi, ale nie jedynymi powodami, dla których to zaproszenie przyjąłem, ale z góry proszę o pewną wyrozumiałość. Ja nie jestem dyplomatą. Nigdy nie byłem dyplomatą. Siedzący tutaj znakomici dyplomaci, czynni i byli, wiedzą o tym dobrze i mogliby się poczuć słusznie trochę zazdrośni. Bo być dyplomatą trzeba naprawdę umieć. Ja jestem człowiekiem, który też charakterologicznie jest temperamentem, z dyplomacją niewiele ma wspólnego. Nie jest, panie ambasadorze, wracam się do pana ambasadora Sznarka w tym pytaniu, nie jest przecież pierwszą zaletą dyplomaty mówić, co się myśli tak naprawdę. Nie, tak myślałem. Zresztą w ostatnich tygodniach dowiedziałem się, że zbyt szczere wypowiadanie swoich opinii na temat ludzi będących dzisiaj u władzy może doprowadzić przede wszystkim prokuratora. Jest zagrożony takim wyrokiem, więc będę starał się o tym pamiętać i przynajmniej w tym sensie będę starał się być dyplomatą, co niestety oznacza, że nie powiem wszystkiego, co myślę o aktualnej władzy. Tak naprawdę przyjechałem, żeby podzielić się z Państwem dwiema refleksjami, które w mojej ocenie zasługują na bardzo poważny namysł. I nie dlatego, że ja jestem jego autorem, bo tak naprawdę będę starał się zreferować to, co jest obecne dzisiaj w debacie europejskiej i globalnej. Chociaż z ubolewaniem stwierdzam, że wcale nie tak często w debacie u nas krajowej, szczególnie na oficjalnych salonach. Nie chcę, żebyście Państwo pomyśleli, że po 5 latach z okładem urzędowania w Brukseli odbiło mi, że jestem zbyt krytyczny wobec poziomu debaty politycznej, która ma miejsce w naszym kraju. Ale prawda jest tutaj dość okrutna, szczególnie jeśli chodzi o rolę mediów, a mam przede wszystkim na uwadze rolę mediów publicznych. Miałem okazję obserwować, w jaki sposób można zainteresować opinią publiczną ludzi sprawami, od których zależy przyszłość i świata, i naszego kontynentu, a więc to ojca naszego kraju i każdego z nas osobno. I że ta debata może być żywa i interesująca. Nie jestem przekonany, że tego typu debatę można obserwować w mediach publicznych w naszym kraju, z różnych powodów. Można posłuchać muzyki, oczywiście, to wiem, ale ale dlatego pozwolicie Państwo, że postaram się być przez chwilę bardzo serio. Nawet jeśli dzisiejsze życie polityczne wymaga od jego uczestników bardziej bycia showmanem niż bycia poważnym rozmówcą. Po pierwsze, nie będzie to chyba zaskoczenie dla nikogo, kto obserwuje wnikliwie, co dzieje się dziś w Europie i na świecie. Mamy do czynienia w jakimś sensie z rozpadem świata. Rozpadem świata politycznego, jaki znaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia. Mamy do czynienia ze swoistym geopolitycznym przesunięciem tektonicznym, takim geopolitycznym trzęsieniem ziemi. Po pierwsze, Unia Europejska jest w trakcie nabywania zupełnie nowego dla siebie doświadczenia. Przez dziesięciolecia, kiedy mówiono o granicach Unii Europejskiej i terytorium Unii Europejskiej, Mówią o tym głównie w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w naszych dziejach Unia Europejska zmniejsza się, a nie poszerza. Temat granic Unii Europejskiej stał się tematem gorącym głównie ze względu na kryzys migracyjny, ale politycznie rzecz biorąc to, co jest najbardziej taką dobitną ilustracją tego geopolitycznego trzęsienia ziemi, to oczywiście Brexit i wielki znak zapytania nad przyszłością Unii Europejskiej jako takiej. Jesteśmy świadkami spekulacji, nie mówię tutaj tylko o komentatorach czy o zwykłych prywatnych rozmowach ludzi zainteresowanych polityką, ale mówię także o najważniejszych politykach w wymiarze globalnym, bo oni też uczestniczą w tych spekulacjach, co będzie następne. Czy Unia Europejska przetrwa najbliższe dziesięciolecia? Czy Brexit jest incydentem jej historii, czy początkiem pewnego trendu? Tuż po decyzji o Brexicie załamała się de facto taka pozytywna narracja, jeśli chodzi o rozszerzanie Unii Europejskiej. Negatywna decyzja wobec państw bałkańskich na ostatnim szczycie, który miałem przyjemność jeszcze prowadzić, przy twardej postawie niektórych państw członkowskich, Francji, Holandii, Danii. Ta decyzja o odmowie rozpoczęcia rozmów na temat rozszerzenia z Północną Macedonią i Albanią była kolejnym sygnałem, że coś w tym takim pozytywnym impecie, związanym nie tylko z wielkością Unii Europejskiej, ale też z istotą Unii Europejskiej, z atrakcyjnością tego, co Unia Europejska ze sobą niesie, że coś się załamuje. I to także jest pytanie, tym bardziej, że kolejka tych, którzy czekają na takie rozmowy, jest wciąż całkiem długa. To jest także pytanie, czy mamy do czynienia z incydentem, czy uda się ten ewidentny błąd polityczny, bo tak to oceniam, naprawić. Niewykluczone, że bo tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w takim momencie przełomowym, takiego przesilenia w ten wewnątrz. Ja generalnie nie wierzę i wszystkim, szczególnie młodszym ode mnie radzę też, aby nie wierzyli w to, że w polityce, ale też w życiu każdego z Was zdarzają się rzeczy kompletnie nieodwoływalne, nieodwracalne. Tak naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o politykę, rzeczy stają się nieodwracalne wtedy, kiedy ludzie zaczynają tak myśleć. Czy to dotyczy wyborów w Polsce, czy przyszłości Unii Europejskiej, standardów, rządów prawa, jakiegokolwiek tematu Państwo dotknięcie, który jest tematem gorącym z punktu widzenia polskiego obserwatora politycznego, to możecie paść ofiarą tego złudzenia, że stało się coś, co jest absolutnie nieodwracalne, a ja też z racji pewnej wiedzy historycznej wiem, że w polityce rzeczy stawały się nieodwracalne głównie dlatego, że ludzie zaczęli tak sądzić. Jeśli zatem dzisiaj jesteście świadkami czegoś, co Was irytuje, dręczy, wpędza w polityczną depresję, jak czasami w taki nastrój wpadam, nie ukrywam, to jedna rzecz wydaje mi się szczególnie ważna. Nie, żebyście Państwo nie uznali, że nic już od Was nie zależy, bo wciąż, szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy te szale przechylają się raz w jedną, raz w drugą stronę, ciągle wszystko od Was zależy. Nie tylko to, ale wszystko od Was zależy. Czy ten wstrząs geopolityczny to tylko kryzys jedności i całości Unii Europejskiej? Oczywiście nie. Tak naprawdę coś, co budzi, przynajmniej chodzi o mnie, jeszcze większy niepokój i co chyba ma też bardziej spektakularne formy ze względu na głównego aktora tej sprawy, to kryzys relacji transatlantyckich między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ja nie sądzę, aby w przewidywalnej przyszłości ktoś odważył się publicznie zadeklarować jako polityczny projekt, jako polityczny program wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ja się obawiam czegoś dużo w jakimś sensie poważniejszego. Obawiam się, że będziemy zachowywali się trochę jak dzieci, które nie czują się odpowiedzialne za całą rodzinę i które będą uczestniczyły w takim pochodzie lunatyków. W europejskiej historii takie lunatykowanie miało nieraz miejsce i kończyło się z reguły katastrofą czy tragedią. I to, co powinniśmy dzisiaj o czym powinniśmy przede wszystkim pamiętać, to o tym, aby Polska nie stanęła w takim pochodzie lunatyków. Ludzi, którzy co prawda nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, nie chcą rozbicia Unii Europejskiej, ale mniej czy bardziej nieświadomie robią wszystko, żeby do osłabienia, a w konsekwencji upadku Unii Europejskiej doszło. Bo Unia Europejska jest wielkim wysiłkiem na co dzień wszystkich jej uczestników. Bez pozytywnego napięcia i codziennego wysiłku, to jest trochę tak jak z demokracją, z wolnością, z uprawianiem ogrodu, utrzymywaniem porządku w mieszkaniu. To nie jest tak, że raz się coś zrobi i można to zostawić. To, czy Unia Europejska przetrwa, zależy moim zdaniem w mniejszym stopniu od działań i zachowań tych najbardziej agresywnie antyunijnych sił politycznych i polityków, a w dużo większym stopniu zależy od tego, czy ci, którzy chcą być w Unii, ale nic nie robią, aby tak było, milczą, udają, że nie widzą zagrożeń. To właśnie od nich będzie zależało, czy Unia Europejska i nasza wspólna pozycja w Unii Europejskiej przetrwa. To, czego dowiedziałem się z mediów publicznych w Polsce w sprawie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałań koronawirusowi w Polsce, jest to, że trzeba często myć ręce. Bardzo chciałbym razem z Państwem wierzyć w to, że w różnych sprawach, w różnych dziedzinach obronności, polityki międzynarodowej, przeciwdziałaniu zagrożeń takim choćby jak wirus, żeby rządzili nami ludzie, którzy mają, których wyobraźnia, wiedza i dobra wola są adekwatne do tego, co przed nami, a nie co dawno, dawno temu za nami. Nie jestem pesymistą, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, nic w polityce nie jest nieodwracalne, dopóki ludzie nie uwierzą w to, że to jest nieodwracalne. To, co złego dzieje się dzisiaj i w Europie, i na świecie, ale także w Polsce, jest na pewno odwracalne. Pod jednym warunkiem, że ludzie będą wierzyli, sami siebie, że mogą złe trendy i złe sytuacje odwrócić. I tego bardzo życzę Państwu, żebyście zawsze w to wierzyli, niezależnie od swoich poglądów politycznych, że od Was coś zależy i że możecie odwrócić coś, co Wam nie odpowiada. I że do tego wymagana jest właściwie tylko odrobina odwagi, odrobina wyobraźni i dobry woli. Ja wiem, że akurat miałem w toku czuć to prawie na każdym kroku, i dlatego wybrałem też to miejsce, żeby podzielić się refleksją, może radosną, ale na końcu optymistyczną. Serdecznie Państwu dziękuję.